Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Alleluja. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Wobec tego baranka, o którym była mowa w antyfonie na wejście, trudno przejść obojętnym wobec jego miłości. Można go kochać, albo można się mu sprzeciwiać, jak robili to bohaterowie dzisiejszej liturgii słowa. A nawet obojętność wobec niego jest też sprzeciwem. Chcielibyśmy więc, aby to wszystko, co w naszym życiu się dzieje, było dobrą odpowiedzią na jego wielką miłość, na to, co on nam daje, a kolejny pierwszy piątek miesiąca w naszym życiu niech będzie szczególnym świętowaniem tej wielkiej miłości. Róbmy to razem z Matką Najświętszą, którą w miesiącu maju w sposób szczególnie czcimy. Ta najświętsza ofiara jest sprawowana za zmarłą Stefanię Pasierbek w pierwszej mszy świętej gregoriańskiej, a także również w pierwszej mszy świętej gregoriańskiej ze świętej pamięci Joannę. Przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy wobec Niego, za każdy sprzeciw, za każde powiedzenie Mu nie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przeprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej drodze do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem Panie. A Pan do niego: Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie tam się modli. I ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów,
aby wieść wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, szedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, został ochrzczony, a gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu głoście Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. Zebrani na słuchaniu Słowa Bożego i ofierze eucharystycznej, módlmy się wspólnie do Pana. Za powołanych do głoszenia Ewangelii, aby tę misję wypełniali z zapałem i wielką gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących i polityków, aby w swej służbie społeczeństwu i narodowi nie zapominali o tworzeniu odpowiednich warunków pracy, wynagrodzenia i pomnażenia wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy znoszą trud obecnej epidemii i za tych, którzy niosą im pomoc, aby mieli do tego potrzebne siły. Ciebie prosimy. Za pracujących, aby ich trud dzięki wstawiennictwu świętego Józefa zapełniał im i ich rodzinom codzienny chleb i godne życie. Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie za polecaną w tej Eucharystii Stefanię oraz Joannę, aby mogli wejść na ucztę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Za czcicieli Jezusowego Serca Maryi i świętego Józefa, naszej parafialnej wspólnocie, aby różne formy pobożności pomagały wszystkim w trwaniu w jedności z Panem. Ciebie prosimy. Panie, Ty do dzieła naszego zbawienia wybrałeś Maryję i Józefa. Dziękujemy za przykład ich życia posłusznego Twojej woli oraz za wysłuchanie naszej modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi oraz pracą rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które z owocem winnego krzewu oraz pastorów ludzkich Tobie je przenosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże Ojcze miłosierdzie, w swojej niezwierzonej miłości i dobrocie zesłałeś nam swojego Syna, spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni, mogli złożyć ofiarę godną Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęły krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dziękował Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami,
świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, że Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan mówi, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy sakrament Twojej miłości, pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa i mogli uczestniczyć Jego chwale w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków. Odmawiając suplikację, prośmy o ustanie epidemii i wszelkich innych kataklizmów grożących
nam wszystkim. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas. Od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas. Od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas. Od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy. Wysłuchaj nas. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy. Wysłuchaj nas. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy. Wysłuchaj nas. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. Matko, przyczyń się za nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. Matko, przyczyń się za nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. Matko, przyczyń się za nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.